Siema, to stary dziad. Jak wiecie, nie miałem za bardzo czasu, żeby grać w Diablo 2 Resurrected. Jednak mam już internet w swojej nowej miejscowie, więc trochę pograłem, stworzyłem sobie czarodziejkę. Niedziel, którą mega dziękuję, zrobił mi taksi. Potem pochodziłem na balrany, w trakcie też taksi chodziłem na balrany. Mam 75. poziom i stwierdziłem, że to jest dobry czas, by zrobić respecjalizację i zacząć farmić mefa. Teraz chcę wam pokazać, jak na takim samym początku, kompletnie bez sprzętu tego mefa można pofarmić. Pokażę wam mój sprzęt. Mam tutaj liścia, hełm, trochę DMF-a, trochę do many. Lepiej mieć tutaj dwa perfekcyjne topazy w takiej sytuacji, jak ja jestem. Amulet. No nic ciekawego, znalazłem go po drodze. Te buty z kolei są bardzo fajne, dają całkiem dużo do wszystkich odporności. Pierścień gdzieś po drodze, pas. Zwróćcie uwagę, 45 do życia, bardzo dużo. Można też kupić magiczny pas, który będzie dawał, pas wieloryba będzie dawał około 100 do zdrowia, też jest to dobra opcja. Pierścień, ten chyba dostałem od samego potężnego Ormusa. Rękawice Sandera, skradanie się. Zrobiłem respecjalizację na Blizzard, czyli tutaj zmaksowałem Blizzarda, jego synergię. Dałem sobie jeden punkt zbroje mrozu i trochę punktów mistrzostwa w badaniu zimnym. Nie za dużo, bo wiem, że podbiję to w przyszłości sprzętem i nie chcę robić kolejnej respecjalizacji, jeżeli nie muszę. W błyskawicach pole statyczne teleport, w ogniu jeden do ciepła. Te punkty tutaj pochodzą z liścia, którego posiadam. Teraz tak, uzbrałem się w potki. Dodatkowo mam tutaj do zmiany przedmioty do Magic Finda. Taką zbroję, takie rękawice i taki amulet. Kiedy założę to wszystko, będę miał... ...126 do Magic Finda. Jest to trochę za mało. Oczywiście, gdybyście mieli tutaj perfekcyjne topazy, tutaj dwa, możecie spokojnie wyciągnąć 200, gdy dopracujecie swój sprzęt. Ja jestem na samym początku swojej drogi. Mam zamieć, która zadaje 2000 obrażeń, to jest 2,5 razy mniej niż zamieć moich postaci na single playerze. Jednak musi wystarczyć. Dobrze, i teraz jak poradzić sobie z mefem? Taką postacią. Idę oczywiście na kazamaty. Pamiętajcie, żeby mieć pełno podków w ekwipunku. Używam taktyki na lewą rękę. Tym razem się sprawdziła bardzo dobrze. Kapliczka odzyskiwania many. Teraz tak, sprawdzam, gdzie jest rada. Skoro dranie są tutaj. Teleportuję się jakby tak, żeby tutaj ich nie było, żeby za mną nie poszli i trzymam się tego brzegu, gdyż tutaj też jest członek rady, którego nie chcę spotkać. Podchodzę do mefa i staram się go skusić na granicę tutaj. Nie bawię się nawet w pole statyczne, żeby po prostu przypadkiem nie zginąć. Zjeżdżam mu na spokojnie życie zamiecią. Gdy mef ma już mało życia, zakładam swój sprzęt zwiększający mój Magic Find. Obrażenia mi właściwie nie spadają. No i zbieram swój loot. Tym razem wypadł jeden unikat. Niezbyt cenny. Zbieram wszystko, co można sprzedać za dobre pieniądze, bo jestem biedny. I tak farmię mefa. Na sam początek, więc mam nadzieję, że jeżeli zaczynacie, tak naprawdę chyba wszyscy są już 100 lat przede mną, jeżeli chodzi o progres Diablo 2, ale jeżeli nie jesteście i zastanawiacie się, jak zacząć, to, czy też zastanawiacie się, jak zacząć przy przyszłych laderach, to jest moja metoda. To wszystko na dziś. Powodzenia, dobrych lutów, do usłyszenia i trzymajcie się.